Agencja ESA szuka nowych astronautów. Rusza rekrutacja. Europejska Agencja Kosmiczna ogłasza rekrutację astronautów. Europejska Agencja Kosmiczna ESA będzie szkolić nowych astronautów po raz pierwszy od ponad dekady. ESA zachęca do aplikacji osoby z różnych krajów członkowskich. Rekrutacja rozpocznie się 31 marca. ESA szykuje zmianę pokoleniową wśród swoich astronautów i będzie szukać nowych osób chętnych do eksploracji kosmosu. Nabór rozpocznie się 31 marca 2021 rok i potrwa do 28 maja 2021 rok. Osoby chcące spróbować swoich sił w tym zawodzie będą mogły składać aplikacje poprzez stronę karier ESA. Można na niej znaleźć także inne rekrutacje prowadzone aktualnie przez Agencję Kosmiczną. Kandydatów na astronautów czekać będzie 6-etapowy proces rekrutacji, który zakończy się w październiku 2022 rok. Różnorodność w ESA. Agencja ESA zachęca do startu osoby z różnych krajów członkowskich. Reprezentowanie wszystkich części naszego społeczeństwa jest kwestią, którą traktujemy bardzo poważnie, wskazuje David Parker, dyrektor ESA do spraw eksploracji załogowej i robotycznej. Różnorodność w ESA powinna dotyczyć nie tylko pochodzenia, wieku, środowiska czy płci naszych astronautów, ale być może także niepełnosprawności fizycznej. Aby urzeczywistnić to marzenie, wraz z rekrutacją astronautów uruchamiam Parastronaut Feasibility Project, innowacyjny projekt, którego czas właśnie nadszedł, dodaje. W najbliższych dniach ESA przedstawi mediom więcej szczegółów na temat nowego naboru astronautów i rozpocznie kampanię informacyjną. Europejski Korpus Astronautów. W 1998 roku kraje członkowskie ESA biorące udział w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zdecydowały się połączyć swoje zespoły astronautów z istniejącym zespołem ESA i utworzono Europejski Korpus Astronautów. Ten proces integracji ukończono w 2002 roku. Aktualnie Korpus Astronautów liczy 7 aktywnych członków z Danii, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wybrano ich w maju 2009 roku po trwającym rok procesie rekrutacji. 6 astronautów ukończyła trening we wrześniu 2009 rok, a 7 formalnie dołączył do zespołu w lipcu 2015 rok, kończąc treningi w 2018 rok. Zawód astronauty to jeden z najbardziej obleganych zawodów pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. Na przykład do rozpoczętej w ubiegłym roku rekrutacji NASA zaaplikowało ponad 12 000 osób.